Wystawa Niepokój i poszukiwanie polscy i norwescy twórcy czasu przełomów stawia sobie zadanie refleksji nad tym, jaką rolę odgrywał Chopin od neoromantyzmu do przełomu wieków. Z jednej strony jest to twórca, który wyraźnie tworzy formację, którą moglibyśmy zdefiniować jako muzykę narodową. Z drugiej strony wpisuje się doskonale w funkcjonujące wówczas paradygmaty artystyczne. Głównymi bohaterami wystawy jest oczywiście Fryderyk Chopin, lecz także Thomas Dijk Akland Tellefsen, Edward Grieg, to są kompozytorzy, oraz inni twórcy, Stanisław Przybyszewski, Wojciech Weiss i Edward Munch. Takie postaci jak Grieg czy Tellefsen zestawione z Chopinem bardzo wyraźnie pokazują właśnie to różnorodne podejście do kwestii narodowości. Twórcy norwescy tutaj zajęli olbrzymi, ważny fragment całej tej wystawy. Te kultury, sposób myślenia norweski i polski bardzo są sobie bliskie. Pierwsza część wystawy skupia się głównie na muzyce. Pokazujemy w niej przede wszystkim rękopisy muzyczne. Rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina. To rzadka okazja, żeby te obiekty zobaczyć, również pierwsze wydania jego dzieł. Każdy z zestawów, które zbudowaliśmy, pokazuje wielowymiarowość twórczości kompozytora. Z jednej strony, na przykład w szkicu Mazurka, widzimy, w jaki sposób Chopin poszukuje doskonałej postaci utworu, a jednocześnie poszukuje definicji muzyki narodowej, nie poprzez dosłowny cytat, ale poprzez uchwycenie pewnej istoty wykonania muzyki ludowej. W walcach, które pokazujemy, na przykład w rękopisie walca F-moll, Chopin jawi się jako kompozytor doskonale znajdujący się w salonowej kulturze Paryża pierwszej połowy XIX wieku. W etiudach jawi się jako doskonały pianista. W takich utworach jak preludia jawi się jako kompozytor niesamowicie indywidualny. W fantazji F-moll z jeszcze innej strony jawi się jako kompozytor poruszający właśnie te najtrudniej definiowalne sprawy, to znaczy z jednej strony ukrytą sferę znaczeń narodowych, a z drugiej strony bardzo zaawansowane jak na tamten czas zdefiniowanie na nowo gatunku, jakim jest fantazja. Dzieliliśmy jego utwory na grupy, żeby zaprezentować ten nurt mocniej narodowy, a z drugiej strony pokazać, że jest też nurt zupełnie oderwany od jakichkolwiek zagadnień narodowościowych. Jednym z najważniejszych utworów, który pokazujemy tu na wystawie, jest Scherzo Hamol. Dzieło, które zaczyna się bardzo drapieżnym akordem. Stanisław Przybyszewski pisał, że jest to wykrzyk duszy, po czym Chopin snuje bardzo dramatyczną narrację. Natomiast później niespodziewanie pojawia się kolęda Lulejże Jezuniu, która przywołuje i nostalgię, i Polskę, i tęsknotę. Poszukiwanie właśnie, to poszukiwanie, o którym tutaj tak wiele mówimy. W części
części poświęconej przełomowi wieków, to znaczy w części, którą można zdefiniować jako ekspresjonistyczną, modernistyczną, skupiamy się w przeciwieństwie do tej części romantycznej na dziełach sztuki wizualnej. Na przełomie wieków poszukiwania miejsca człowieka w świecie zaowocowały ostrym, poważnym kryzysem. To jest ten moment, w którym idea correspondance des arts, korespondencji sztuk już pojawiająca się w dobie romantyzmu, zyskuje niezwykle istotne miejsce w kulturze. Dlatego też twórcy przełomu wieków do Chopina podchodzą w sposób inny. Postacią, która w wystawie zajmuje kluczową rolę, jest Wojciech Weiss. Stworzył zaginiony niestety obraz przedstawiający Chopina grającego. Różni ten portret, ten obraz od wizerunków, które znamy z drugiej połowy XIX wieku, przede wszystkim nieobecność tych elementów, które definiowały Chopina jako artystę narodowego. To znaczy brak tego ładunku emocjonalnego, znaczeniowego, który zdeterminował niemal całą sztukę powstałą po śmierci kompozytora.